Zakup domu i mieszkania albo dek do zbudowania, nowe tynki, dach i drzwi, piękny marmur w kuchni lśni. Twoje plany i marzenia, hipoteki, odnowienia, Credit Union do spełnienia. Przychodź do nas, zapraszamy. Drzwi szeroko otwieramy. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Mądry Polak przed szkodą. Ubezpieczenia medyczno-szpitalne dla osób wyjeżdżających z Kanady oraz odwiedzających Kanadę. Do nabycia w biurach Polimexu. Pamiętaj, to jest naprawdę ważne. Malicki & Malicki jest dynamiczną firmą prawniczą, która już od ponad 50 lat świadczy usługi osobom indywidualnym, rodzinom oraz firmom. Numer kontaktowy 905 274 1650. 200 years ago, the United States invaded our territory. But we defended our land. We stood side by side. Come on, go! And won the fight for Canada. Fire! Learn more about the War of 1812. Visit 1812.gc.ca. A message from the Government of Canada. W niedzielę 19 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym Polonia Park w Niagara-on-the-Lake miała miejsce uroczystość dożynkowa zorganizowana przez Zarząd Centralny Kół Polek działających przy Związku Polaków w Kanadzie. Zapraszam na relację, do której komentarz oparty został na podstawie sprawozdania prasowego pani Teresy Szranek. Licznie przybyła publiczność uczestniczyła w niezwykłym święcie zorganizowanym po raz 36 przez Zarząd Centralny Kół Polek, popularyzujący tą piękną polską tradycję na kanadyjskiej ziemi. Przed ołtarzem polowym ułożone zostały tegoroczne plony – zboże, warzywa, owoce i zioła, które niebawem podczas mszy świętej miały zostać poświęcone. W ceremonii dożynkowej wzięły udział członkinie kół Polek z kilku miast Ontario, pielęgnujące tradycję ludowego święta plonów, połączonego z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych, utrzymujących się w polskiej tradycji od kilku wieków. Obok plonów znalazły się wniesione przez korowód dożynkowy piękne wieńce wykonane przez poszczególne koła Polek. W imieniu organizatorów zgromadzonych przywitała członkini Zarządu Centralnego Kół Polek Krystyna Wrona, przedstawiając również starostę i starościnę tegorocznych dożynek, prezesa Zarządu Głównego Związku Polaków w Kanadzie Roberta Zawieruchę i prezes Zarządu Centralnego Kół Polek Elżbietę Gazdę oraz honorowych gości, przedstawicieli grup związkowych i kół Polek. Sprawujący mszę świętą ksiądz Andrzej Cyruk z Orilli w swym kazaniu mówił o tradycji dożynek, o pięknie tego święta wieńczącego trud żniwiarzy. Kapłan przypomniał, że uroczystość dożynkowa to dziękczynienie Panu Bogu za plony i prośba o Jego łaski i błogosławieństwo oraz dziękczynienie za trud i pracę na roli, za chleb i owoce ziemi. Następnie rozpoczęła się najbardziej radosna i najbardziej kolorowa część święta plonów. Zainaugurował ją zespół pieśni i tańca Polones z Hamilton, który po raz kolejny zachwycił zarówno pięknymi tańcami, jak i regionalnymi strojami. Starosta i starościna dożynek wraz z księdzem Andrzejem przyjmowali dary składane im przez panie z kół Polek, które na tę szczególną okazję przygotowały też specjalne występy. Serdecznym życzeniom wszelkiej pomyślności towarzyszyły wesołe piosenki, żartobliwe kuplety i poważne wiersze. Jako pierwsze z dożynkowego korowodu wystąpiło rozśpiewane koło Polek grupy drugiej Związku Polaków w Kanadzie w Hamilton, prowadzone przez prezeskę Irenę Pietrzniak
i wiceprezesa grupy Tadeusza Maziarza, wspomagany muzycznie przez członków zespołu Polanie i zaprzyjaźnionych muzyków z Brantford. Na jeden rok, na 10 lat. Najmniej. Dziękujemy. Dziel się tym winem tak samo. Dla wszystkich, żeby wystarczyło. Jak panie dali. Tak będzie próbować. Panie z koła Polek grupy piątej w Toronto prowadziła prezes grupy Czesława Zawierucha. Znakomicie prezentowała się liczna grupa z Delhi. Panie z koła Polek grupy 17, wspomagane przez członków grupy, przekazały swoje dary wraz z najlepszymi życzeniami gospodarzom dożynek. Dożynkowy korowód zamknęła kierowana przez pana Adama Sikorę grupa złożona z członków Związku Polaków Brantford i Cambridge. Program złożony z piosenek, do których słowa wraz z Adamem Sikorą napisał Jan Adams, został świetnie przyjęty i cała grupa muzyczno-wokalna zebrała zasłużone, gorące oklaski. Chcemy tegorocznym chlebem. Niech żyje tradycja pod Kanady niebem. Byście pamiętali, jak ciężko pracuję. Wręczany ten chleb wam gorąco całuję. Byście go dzielili, tak jak robił tata, i go wystarczyło do przyszłego lata. Po występach już tradycyjnie odbyła się zabawa taneczna z zespołem Polanie z St. Catharines, w trakcie której miała miejsce loteria fantowa z nagrodami ufundowanymi głównie przez zarząd centralny kół Polek.